Cześć, witajcie na ranczu, drodzy widzowie. Ja wiem, wielu z was myślało, że pewnie ta chwila nigdy nie nadejdzie. Ale nadeszła. Ja też już powoli wątpiłem, bo naprawdę wysiłku było dużo, ale ta chwila nadeszła. Zapraszam was wszystkich serdecznie na prezentację nowego kurnika i wybiegu. Pozwólcie, że z samego rogu zaprezentuję, jak wygląda wybieg. Tutaj, jak pamiętacie, nie jest zgrodzone siatką, na razie są takie panele wstawione i tak samo jest z tamtej strony. Jak pamiętacie albo nie pamiętacie, tu będziemy rozbudowywać na wiosnę, więc to na razie jest w ten sposób. Tak wygląda wybieg. Przejdźmy może tak z grubsza, nie będę dookoła szedł. Jak możecie zauważyć, jest podsypane ziemią, tam gdzie była większa przestrzeń. To jest zrobione tak na szybko. Jeśli to nie będzie zdawało rezultatu, to po prostu wstawione tu zostaną obrzeża, ale to już na wiosnę. Na wiosnę, bo troszkę tej pracy było. A chciałem się wyrobić, drodzy widzowie. No tak, tak to niestety bywa. Tej pracy było mnóstwo, chciałem się wyrobić, więc troszeczkę podgoniłem w ten sposób. Tu też panel przymocowany, tu jest nawet jeszcze rozgrodzone. Bo jutro rano będziemy przepędzać tutaj całą ferajnę. A dlaczego jutro? Ano dlatego, że ja potrzebuję, żeby one były głodne. Żeby one poszły za mną, jak ja będę w wiaderku miał jedzenie i będę szedł. I one będą szły za mną. I dlatego jutro, a poza tym dzisiaj chcę wam nakręcić wszystko bez zwierzaków, jak jeszcze jest czysto. Bo jak one wkroczą do tego kurnika, to wiecie jak będzie. Dlatego dzisiaj kręcimy sam kurnik i sam wybieg, co udało się zrobić. No więc tak jak już wam mówiłem, zerknijcie sobie z tej perspektywy, o, tędy będziemy wpędzać je jutro. No na wybiegu nie ma zbyt wiele do pokazania, drodzy widzowie. No jest jak jest, na wiosnę będzie dużo fajniej, bo jest troszeczkę tutaj drzewek, jest trochę krzewów, iglaków. I jak to wszystko się zazieleni, to będzie bardzo ładnie. No w tym momencie nie prezentuje się to tak, jakbym chciał, żeby się prezentowało. Ale musicie mi uwierzyć na słowo, że to będzie bardzo fajnie wyglądać w lecie. Bo są modrzewie, jest świerk jeden, drugi, trochę akacji, trochę grusza, jarzębina, tu brzozy są, więc fajnie będzie zacienione i będą miały naprawdę fajne miejsce. A teraz pytanie, bo może się tak pojawić, dlaczego ja tak wysoko te słupki wkopałem? Przecież mogłem niżej wkopać, ten drut wtedy by był bardzo blisko ziemi i mogłyby spokojnie bez tej podsypki. No pewnie, że mogłem tak zrobić. Z tym, że drodzy widzowie, siatka ma tylko 1,60 m. Więc jak ja podniosłem to do jakieś 15 cm, 15 mniej więcej jest tak, no to już jest do przeskoczenia dla nich 1,75 m. To już nie jest tak łatwo, tak? Plus te druciki jeszcze są do góry w ten sposób. Tutaj są. Druciki są do góry, więc to też jeszcze kilka centymetrów robi przeszkodę dla nich, tak żeby nie wyfrunęły. One są bardzo ciekawe, zaglądają tutaj, co tutaj się dzieje. Ale to się jutro wszystkiego dowiedzą, co i jak. Kiciura. A ty co? Tak napomagałaś? Padłaś w trakcie? Mamy to, drodzy widzowie. Jest! Wreszcie jest kurnik! Uhuu! Powiem wam, już myślałem, że nie skończę tego. Naprawdę, już popołudniami, nie wiem ile tu popołudni spędziłem, już, brzydko mówiąc, już miałem dość tego miejsca. Ale po kolei. Dla tych, którzy wcześniej nie widzieli, no to po kolei, czyli tak. Czekajcie. A, drzwi mam nienaoliwione. Od wejścia. Dwie lampki, które są tutaj po lewej stronie. Niestety miałem dwie różne żarówki, więc wybaczcie. Będą takie same, ale na razie jest tak. I trzecia lampka, którą włączamy tutaj. A dlaczego tutaj? Bo to jest lampka, która włącza się i wyłącza
jak jest na zewnątrz ciemno. Ona będzie miała za zadanie świecić całą noc, czyli jak tylko zacznie się zmrok, ona się włącza i kury tutaj mają całą noc ciemno. Wywietrznik zostało mi tutaj jeszcze go osiatkować, pamiętam, tak? Tutaj wyjście na zewnątrz. Nie będziemy wychodzić, bo wieje i pada i jest brzydko. Więc pozwólcie, że zamknę. Tutaj na dole drzwiczki. Na ten rok takie, w przyszłym roku pomyślimy nad automatami. Natomiast na ten moment są takie drzwiczki dla kur. I teraz to, z czego jestem osobiście dumny. Czyli początkowo, drodzy widzowie, miało być tak, że będzie tylko ta kratka, tak oparta o ścianę. No trochę większa, ale oparta o ścianę. Natomiast szkoda mi było tego miejsca, o tutaj, pod kratką. Dlatego też postanowiłem zrobić to w ten sposób, że tutaj zrobiłem sobie dwa takie boksy. One są świeżo malowane wapnem, więc jeszcze nie są takie białe. W każdym boksie jest lampa kwoka z regulowaną wysokością, na jakiej mogę sobie ją powiesić. Tutaj jest łańcuszek. I tam gniazdko. Włącznik jest akurat w drugim boksie, więc przejdźmy do drugiego. Tutaj jest włącznik. Nie mam jeszcze kwok włożonych tutaj, więc dlatego jeszcze nie świecą. Też kwoka, regulowana wysokość, podpięta do prądu na stałe tutaj mam, więc mam dwa gotowe boksy na małe kurczaki. Czy to brojlery, czy małe kurczaki, już nie będę nic kombinował w garażu. Jest tutaj na miejscu. A poza tym popatrzcie. Tu jest grzęda, a pod grzędą blacha. Początkowo miały być same deski, ale bardzo dobrze mi podpowiedziano, że po blasze będzie fajnie to główienko, że tak powiem, spadać. A jak nie będzie spadać, to łatwiej będzie ściągnąć to główienko. Drabinka, po której kury będą sobie wchodzić. Na razie tutaj ten kurnik nie jest jeszcze wyścielony w ogóle, bo chciałem wam na surowo tak pokazać, jak to wygląda. Tutaj gniazdka w razie W, jakbym potrzebował na przykład, żeby ogrzewać poidło w zimie. Gniazdka są zrobione. Gniazda, wszystko jest pobiałkowane. Dosłownie wszystko, poza tą blachą i tymi kratkami, gdzie tam i tak wiadomo, co na nich będzie. Reszta, wszystko jest wybiałkowane. A dlaczego tak? Ano dlatego tak, drodzy widzowie, że w tym momencie było mi to łatwo zrobić. Cały kurnik jest czyściutki, nie ma nigdzie odchodów, więc bardzo łatwo to było zrobić. I dlatego w tym momencie jest wszystko wybiałkowane. No i teraz, drodzy widzowie, jak tutaj sprzątać, nie? No bo kurczę, powiedzmy tu kupy nawalał, jak tutaj sprzątać? Ano prosto, drabinka na bok. No i do góry podnosimy całą grzędę i można sprzątać. No ale z drugiej strony pomyślcie, no to kurczę, jedną ręką mam trzymać, drugą tego, no tak niewygodnie, nie? No i nie byłbym Maciejem, gdybym czegoś nie wykombinował. Poczekajcie, zaraz wam tutaj coś powinno w kadr wjechać. Ano taki sprzęt. Wprawne oko pewnie zauważyło, że tu jest oczko. Cyk. Teraz tak, linka przez jeden bloczek, przez drugi bloczek. I jest tutaj. I popatrzcie. Czekajcie, żeby wam to dobrze pokazać. Cyk. Całe jedzie do góry. Ja sobie, a widzicie, jedną ręką to mogę mieć problem. Ale zaczepię, zaczepię. Zaczepione na lineczce elegancko. I ja sobie mogę na spokojnie cyk, 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 cyk wysprzątać kurką. Zrzucam to tutaj. Tutaj mam szerokie drzwi, gdzie mogę od razu taczkami wjechać, wywozić. Nie przeszkadza to tym zwierzakom na dole, które tam będą. Czy to kury, czy bażanty, czy tu indyczka będzie siedzieć na jajkach, czy gęsi. Wszystko jest cacy. To jest ten smaczek, o którym wam mówiłem, że jestem bardzo dumny z tego rozwiązania. Tak mi to do głowy przyszło.
I myślę, że może i wam się spodoba takie rozwiązanie. Może ktoś akurat się zawzoruje. No więc, drodzy widzowie, ciężko było, naprawdę było ciężko, ale obiecałem, że będzie w czwartek filmik, więc jest w czwartek filmik. Jutro piątek, jutro mamy 22 grudnia, jutro rano, bo potrzebuję, żeby kury były głodne, wpuszczamy je na wybieg. Tu po prostu im dam jedzenie, tam je wypuszczę i mam nadzieję, że będą szły za mną, bo przeważnie tak jest, że jak idę z jedzeniem, to biegną za mną. Przegonimy większość tutaj, wiadomo, że nie wszystkie przyjdą, trzeba będzie trochę łapać. Jutro jest pierwszy dzień ich na wybiegu i pierwsza noc. I to też zobaczycie. Też wam wszystko pokażę, jak one się tutaj poukładają, gdzie one sobie tutaj poznajdują miejsca. No więc co? Z grzędą zjeżdżamy w dół. Cyk. Grzęda sobie zjeżdża. A ja sobie tutaj tylko linkę kładę. Z tej strony. No i tak, światło automatyczne, wejście będzie automatyczne, ale to nad tym będziemy myśleć. Nawet tu powiem wam szczerze, myślałem, czy nie zrobić automatycznego, nie? Na wyciągarce. Ale siła, jaką do tego trzeba przyłożyć, żeby to podnieść, bo to jest tutaj na zawiasach zamocowane. Zerknijcie sobie. Trzy podpory są na zawiasach. Więc siła, jaką trzeba tutaj przyłożyć, to tak można porównać do, ja wiem, 10, może 15-kilowego wiaderka, jak się podnosi. Coś takiego, więc nie jest to duża siła, którą trzeba tutaj przykładać. Ja tutaj demontuję to, żeby to nie było na stałe. Podciągam po prostu do góry i w ten sposób sobie tam wisi. Tutaj sznureczek za ten. Reszta na górę. Czekajcie. Reszta na górę. Żeby tutaj się na to mi nie załatwiały. Mam nadzieję, że tutaj nie będą siedzieć. Taką mam nadzieję. No więc, drodzy widzowie, tak wygląda mój nowoczesny kurnik. To jest już ostateczny kurnik. Innego nie będę budował. To jest, że tak powiem, ukoronowanie... Mocne słowo. Ukoronowanie mojej przygody z kurnikami. Może tak. Kiedyś może się pokuszę, to wam zrobię ten taki przegląd tych moich kurników od początku, ale to może kiedyś. Tutaj wystarczająco dużo miejsca, tak mi się wydaje, że kury mają spokojnie. Zobaczymy, jak będzie tutaj z wfruwaniem na tamte grzędy. Myślę, że na te pierwsze, o tutaj to bez problemu, stąd sobie mogą frunąć. Na te następne tu i tu, to stąd, tu i tu. Ale jakby był problem, to jeszcze tutaj zawsze mogę jakąś drabinkę dorobić. To z tym nie ma problemu. No, więc... chyba tyle, drodzy widzowie. Godzina jest przed siódmą. Czwartek 21 przed siódmą. Lecę montować ten filmik, tak żeby jeszcze dzisiaj wskoczył. Żebyście dzisiaj jeszcze mogli sobie coś pooglądać. A jutro wpuszczamy kury. No i tak jak powiedziałem, jest kurnik, no to będzie i live. Drugi. Zrobimy live w najbliższym czasie, ale myślę, że już po świętach. Przed świętami nie będę wam przeszkadzał, bo wiadomo, każdy ma jakieś tam swoje zajęcia. Spędźcie ten czas z rodziną i tak będzie najfajniej. Myślę, że wszyscy będą zadowoleni. Po świętach gdzieś tam się spikniemy. Pierwszy tydzień, myślę, po świętach jakoś tam będę informował i sobie zrobimy live'ik tutaj z kurnika. Zobaczycie, jak one się tutaj usadowią na wieczór. Tak wieczorkiem sobie zrobimy, żeby tutaj już kury były w środku. Także ja za dzisiaj dziękuję. Brudny jestem cały, przepraszam, ale jeszcze przed chwilą malowałem dosłownie te grzędy tutaj. A, jeszcze jedna sprawa. A propos tej grzędy. Tak według internetu, ta grzęda jest na około 60 kur. 5 belek i na każdej powinno się spokojnie 12 kur zmieścić. Może nawet więcej, jak sobie ciaśniej siądą, bo tam chyba 15 cm przyjmowano. Ja tutaj przyjmowałem 20 cm na jedną kurę. Szerokość oczywiście tej beleczki. Więc myślę, że spokojnie tutaj 60 kur może siedzieć. Ja nawet tylu nie mam, bo jest chyba 33, jeśli się nie mylę. Ale jeszcze są indyki, które prawdopodobnie też tutaj będą siedzieć. Więc miejsca jest aż nadto. Kurnik ma wymiar, jeśli nie podawałem, to wam mówię. O! O, no nie przewidziałem, że jałka będzie też na grzędzie siedzieć. No to 59 kur i jałka. No.
Co mówiłem? Aha, wymiary kurnika. 4 metry na 3. Tam z kawałkami oczywiście, to nie jest normalne, 12 metrów, myślę, że bliżej 14 metrów kwadratowych. Coś takiego, jeśli chodzi o powierzchnię tego kurnika. Także jak widzicie, tu jest wykorzystane, nie tracę w ogóle tej powierzchni pod grzędą. I jakby ktoś sobie budował kurnik, to polecam takie rozwiązanie. Nawet zanim zacząłem to używać, to już widzę, że naprawdę fajnie tu jest wykorzystane miejsce. I myślę, że spokojnie będę miał teraz mniej problemu, jeśli chodzi o małe kurczaki. A one od razu będą się, że tak powiem, asymilować z resztą stada, tak? Od razu będą tutaj pod kwokami sobie siedzieć, ale będą widzieć wszystko, co i jak dorosłe kury, więc łatwiej będzie potem je wprowadzić po prostu do stada. Korzystając z okazji, drodzy widzowie, bardzo serdecznie dziękuję mojemu tacie i teściowi, którzy mają niemały wkład w budowę tego kurnika. Bardzo dużo mi pomagali, bo myślę, że bez nich to bym pewnie do końca stycznia robił. Więc dziękuję bardzo za pomoc. Dziękuję za dzisiaj. Trzymajcie się i co? Widzimy się w następnym odcinku. Cześć!